siekanie, smażenie, mieszanie i na końcu ostatni szlif. Zanim danie wyląduje na stole, szef kuchni musi dopilnować wszystkiego. W Ustroniu znany z telewizji Katowice kucharz Remigiusz Rączka szykował świąteczny obiad wraz z mistrzem rajdowym Kajetanem Kajetanowiczem. Pomysł Kajetana, bo wymyślił karminadle rajdowe, czyli drążone od cukinia, nawet są zrobione bieżniki. Środek to normalny mielona masa, ale z trzema paprykami, z oscypkiem, więc taki element trochę góralski. No, wszystkim bardzo smakuje, do tego pyszna kapustka, taką w wersji light. Ziemniaczki w ziołach, no będzie jeszcze dobry deser śliwkowy. Czyli pełny obiad. Półgodzinny program telewizyjny kręci się przez 5 godzin, bo wszystkie potrawy robione są od samego początku. Najłatwiej, wiadomo, gotuje się, kiedy odwiedzamy restaurację, bo wtedy wszystko jest, pełne zaplecze, no a w plenerze, jak się czegoś zapomni, to nie ma. Jak zapomnisz noża, zapomnisz miski, zapomnisz talerza, trudno, trzeba sobie radzić. Woda jest daleko, wszystko jest daleko, no i oczywiście publiczność, bardzo nam jest miło, że nam towarzyszy, ale to oczywiście zawsze trochę utrudnia, ale zawsze najbardziej wspominamy te właśnie realizacje plenerowe, bo jest najwięcej przygód i najwięcej się dzieje po prostu. To są bardzo fajne programy. Także tym razem widowni nie brakowało. Kibicowali zarówno ulubieńcowi z telewizji, jak i mistrzowi szos. Dla Kajetana Kajetanowicza takie publiczne gotowanie to wyzwanie porównywalne ze startem w rajdzie samochodowym. Prowadzenie samochodu rajdowego jest bardzo ryzykowne, ale tutaj w kuchni z Remkiem czuję się bardzo bezpiecznie, bo pomimo tego, że to jest danie, to główne danie jest według mojego przepisu, to bez Remka byłoby tutaj, delikatnie mówiąc, mniej smakowicie. Jak tylko mam okazję, to gotuję, lubię sobie coś przyrządzić, coś zdrowego. Muszę się pilnować. Na pewno jest bardzo ważne to w samochodzie rajdowym, przy wysokich temperaturach, przy wysokim tętnie, przy bardzo mocnym wysiłku, wbrew pozorom, to, żeby trzymać dobrą kondycję, żeby być sprawnym, również umysłowo, co zresztą dają nam witaminy, składniki mineralne, właśnie zawarte w warzywach czy w owocach. Nagrywanie telewizyjnego programu wymaga wielu przygotowań i sprawnej ekipy. Poza operatorami kamer są realizatorzy dźwięku i światła, redaktor prowadzący, scenograf i wizażystka. Wszystko musi być perfekcyjne, żeby zarówno dobrze smakowało, jak i atrakcyjnie wyglądało. 2 tygodnie temu gotowaliśmy na Chantori, tak? No i cały sprzęt i wszystko musieliśmy wywieźć kolejką na górę, kanapą, więc też nie można było niczym zapomnieć. No i tutaj to już Państwo z Urzędu Miasta w Ustroniu zapewnili nam nawet piekarnik, który też wjechał kanapą na górę. I to był normalny piekarnik, taka kuchenka duża, pełnowymiarowa. Także dało się. Remigiusz Rączka w beskidzkiej kuchni bardzo dobrze się odnajduje. Ma tu swoje ulubione smaki, które chętnie wprowadza do swoich przepisów. Lubię kuchnię beskidzką. To jest kuchnia ziemniaka, kapusty, ale przede wszystkim uwielbiam też używać w mojej kuchni produktów tradycyjnych, czyli jest tam osypek, jest brędza, jest bunc, więc to wszystko fajnie gro i smakuje bardzo dobrze. Program rejestrowany w Ustroniu z Kajetanem Kajetanowiczem będzie emitowany już w najbliższy weekend. Hanna Blokasz-Bacza, portal OX.pl.